Dzisiaj miał być lot. Starship od SpaceX miał lecieć w kosmos. Ale nie poleciał, dlatego my sobie sami zrobimy, widzowie, lot. To znaczy, nie, jaki był cel tamtego Starshipa? Co on miał zrobić? On miał osiągnąć orbitę, sobie po niej polatać i wylądować? Czy gdzieś na gdzie on miał lecieć? Co on miał robić? Nie wiem. W każdym razie ja wiem, co my zrobimy. My sobie dupniemy. Aha, bo tutaj to jest, pamiętajcie, że to jest build. Jaki to jest build? Zaraz wam powiem. 0.1.2.0, czyli drugi update był, tak? Już dodany do Kerbali 2, do Kerbali 2. Czyli jakąś amplitudę miał, no to my sobie zrobimy swoją, tak? My sobie zrobimy taką na przykład medium, tak? A niech jest medium. Może być medium. Takie medium sobie zrobimy dodatkowo, a zrobimy sobie tak, o. O, na przykład takie se zrobimy, nie? Tu ogólnie musi ktoś siedzieć. Tu musi Kerbal siedzieć. Adamowski wysyła 100 kryształów. Uda się? Będzie dobrze, uda się. Będzie dobrze, uda się. Dziękuję bardzo, Adamowski. Na pewno się uda. Dodatkowo warto jest wspomnieć o tym, że jeżeli tutaj, moi drodzy, będzie w kabinie Kerbal, a to jest kabina ilu osobowa? To jedno? Czy na trzy osoby? Polczek, czekaj. O, ja jest! Pączek może przypomina, lala, okrągły, trzymiejscowa kapsuła. To jest trzymiejscowa kapsuła. O Jezu. Kurde, głuchy, ty jesteś boomer. Ty masz 100 lat chyba, minimum. Czekajcie, teraz tak. Ja zrobię... Na górę muszę dać taki czubek. Opływowy. O, ale nie. Mogę, a może... A może nie, a może zrobię spadochron. Albo dobra, albo tak, albo tak, albo tak, albo tak. Dobra, tak zrobię. Taki zrobimy. Taką rakietę zrobimy. Tu na to musi iść rozdzielacz. Oczywiście, że pójdzie. Rozdzielacz. Tylko to się inaczej. To nie jest owiewka. Po co jest owiewka? Jest owiewką ochronną przeznaczoną do zabezpieczenia cennego ładunku. A, to jest taki... Ja już wiem, o co chodzi. To jest to, że jak coś jest... Okej, czaję. Tak. I do góry i ciągniemy, nie? Okej, to już wiem. Dobra, czyli można różnego rodzaju konstrukcje chyba w ten sposób ochronić, jak chcę wypuścić na przykład tam gdzieś na orbitę. Jakąś tam, nie? Dobra, gdzie to było? Powierzchnie nadwozia to, nie? Gdzieś ogień, czekaj, gdzie to jest? Generator. Kurde, mol, jestem ślepy? Znaczy ślepy to jestem, ale to M. Dobra, ale potrzebujemy jeszcze rozdzielacz, to separator. A właśnie, czym się różni separator od rozdzielacza? Że rozdzielacz z dwóch stron rozdziela, a separator zostaje na jednej stronie, tak? Czekaj. Separator ma niewielką ilość środków wybuchowych, które zdaniem jest bezpieczne odstrzeliwanie obiektów z obu stron. Aha, a to jest jednostronnym, czyli rozdzielacz jest jednostronny. No to my zrobimy, że tak. To domy. Tylko to nie pasuje, ale okej, niech tak jest, jak jest. Dobra. Czyli mamy to, to już jest ok. I teraz tak, bo ja mam za duże to jest. Chciałbym tutaj dać silnik, który będzie... Terrier, nie. Który dobrze się sprawuje i jest wydajny w
już w próżni. Na M. Shipper. Terrier chyba, nie? Terrier był dobry. Co tam się dzieje? To, z kim tam dyskutujecie na czacie? Dobra, skończcie już dyskutować. A wiesz, że... Dobra, spokojnie, kurde, ludzie, ja się tam wygłupiam. Czasem niektórzy nie rozumieją tego. Jakby mnie moja mama widziała, jak ja drę mordę i to, co ja gadam czasami, na przykład, że ja se tutaj coś robię i nagle co jest, kurde, halo, hej! To hopie, to moja mama... Na, do lekarza już mnie dawno wydziedziczyła. No po prostu takie lubię, takie... Czasem se tak odwalę takie coś, no, ale to niektórzy tego nie lubią, no. Albo że na przykład... Albo że tam gdzieś gadam o jakichś subach, to niektórzy tego mogą mnie traktować jako żart. Ja to rozumiem. Dobra. I teraz tak. Tu terrier, ale to jest za mały. To M-kę damy. Czekajcie. Maksymalna temperatura. To jest ważne teraz. Ciąg w próżni 215. 1600 w próżni. A może ten do próżni dać? A, dam ten. Słaby jest, to niech jest. I tutaj damy... Właśnie, a jak myślicie, jak rozdzielać... Jak rozdzielać najlepiej, czy jednostronnie, czy dwustronnie? Na przykład silnik, a zużyty już zbiornik paliwa. Czy osiowy? Ta, osiowy chyba, dobra. Dwóch... To wtedy będzie jednostronny rozdzielacz. Mhm. Dawid, ale właśnie takim postępowaniem doprowadzisz do takiej sytuacji, że teraz kilka osób mam naskakuje, że ośmieliłem się poprosić o napisy, bo nie chcę ci się ich włączać przy starcie streama. Albo po cichu tylko włączyć. Kiedy proszę bez tej całej szopki? Dobrze, spokojnie, no, ale to dobra, to proszę mi nie naskakiwać tutaj na widza, bo to ja sobie, ja się wygłupiam i tutaj i tak dalej, on nie jest niczego widny, on mnie prosi tylko. Ja po prostu jestem wkurzony, jak na przykład, jak to by było na początku streama, o czym całkowicie ciężko jest zapamiętać. I jak jestem w trakcie i na przykład ktoś mi powie, żebym to zrobił, ja to i tak wtedy na przykład zapominam. Więc proszę się nie denerwować. Będę się starał. Może za kilka lat będę regularnie to odpalał już. O ile będziemy istnieć jeszcze jako ludzie. Dobra. Weźmiemy sobie... Dobra. I to już mamy. I teraz to... O, właśnie, właśnie. Smole damy, smole. I jak to już mamy, to my chcemy sobie zrobić tak dla przypomnienia, żeby zobaczyć, jak to działa, nie? No, już by to się... O, boczne. M-ki. O, te są dobre. I sobie zrobimy dwójeczkę na dole i sobie tutaj ustawimy. A, tylko teraz, jak ja mam sprawdzić... Jak on będzie ustawiony do... Kurde, czekajcie, bo ja muszę zobaczyć, jak on jest... Która strona... Czy w hangarze mam napisane, która strona jest którą? Jak on wyjdzie z hangaru? Jak on będzie postawiony na tym? Bo ja nie wiem, czy tak, czy w drugą stronę to ustawić? No przecież to, że ja chłopowi co nie dosłyszy i tak zrobiłem to w sumie, no tak naprawdę tylko dla niego, chociaż wiem, że jest kilka osób, z które mimo to korzysta, czyli z napisów, to przecież bym tego nie robił, gdybym go nie szanował albo nie chciałbym go jako widza. No to ludzie, ja sobie po prostu jaja robię, że o Boże, muszę znowu włączyć i tak dalej. No to
Może on musi mi jeszcze też, on mi musi też powiedzieć, no leniu, włączaj to, rób coś, wiesz. Ja muszę też może czasami zostać tak zwany opierdziel. Dobra, tak zrobimy. S. Okej. Dobra. Dobra. Ciekawe, jak to w kosmos poleci. I teraz tak. Jak się te przewody paliwowe tutaj połączało? Ja to zobaczę zaraz. Zbiorniki. Przewód paliwowy. Jeżeli, jak w tym wypadku zacząć? Od zbiorników do rakiety, czy od rakiety do zbiorników? Nie pamiętam teraz. Od zbiorników chyba do rakiety, co? Sprawdźmy to. Nie robimy tych przewodów w tej fungacji, nie potrzebujesz... A, dobra, faktycznie, dobra, czekaj, bo ja nie lecę przecież na ten. Bo ja tylko orbitę chcę zrobić. Dobra, bo ja nie potrzebuję lecieć na inną planetę. To ja nie potrzebuję aż tyle paliwa, okej. Dobra. Mhm. I zrobimy sobie... stabilizatory. Okej. Ale czekaj, powierzchnia sterowna. O. Nie. No to rakieta FES pójdzie. Teraz bym chciał tak, to już jest, to już jest. Ja może jakąś baterię bym tam dupnął, czy coś takiego, nie? Coś tam by, jakiś panel fotowoltaiczny, coś takiego, antena składana, o! Na przykład, nie? Co to jest? Antena rozkładana. Jakieś takie dla beki se coś tam rzucimy. Coś takiego. Tutaj bym se dał jakieś, o. Panel jakiś se dupniemy. Taki medium. Nie wiem, czy to nie odpadnie. Najwyżej odpadnie, no. Tu se możemy, bo tu nie ma badań jeszcze, nie? Nadal nie ma. Spadochron przede wszystkim. Tak, spadochrony są potrzebne. Damy sobie 3. Aha, bo to są takie spadochrony. A ja bym chciał dać... takie. Dobra. Można... Znaczy, bo tak, bo to sobie gram w takim trybie, wiesz, że tam... testujemy sobie różne rzeczy. Dobra, no. To tyle chyba, no bo co on tam ma robić dalej? Polecę, wyląduję. No i to tyle. Dobra, ja tylko tutaj sprawdzę z prawej strony. Więc tak. Zaczniemy palić silnik razem ze wszystkim. Czyli będziemy palić je razem tu. Połączymy je razem. Czyli te wszystkie silniki się palą. Następnie te odpadają i pali się... A nie. Następnie te odpadają i to jest jako całkowicie inne.
Przepraszam, to idzie tu. To odpada, potem rozłączę, czyli to na odwrót. Rozłączenie i jeszcze musi być ostatni, to jest już na sam koniec, czyli to, ale tu są trzy jeszcze, wy nie widzicie. Lotki na główną rakietę, to zaraz dodamy. Dobra, lotki na główną rakietę jeszcze damy. O kurde. Ale to nie potrzebujemy takiej powierzchni sterownej tutaj, bo to nie wiem, dobra, wezmę, ale to wtedy razy to jest w ogóle niepotrzebne. Okej, to niech to leci jak leci. Zobaczymy, tak? Bezpiecznych lotów, zapisz, idziemy, start. Zobaczymy, co się wydarzy. Chodźcie. Dawno nie latałem. Sprawdzimy sobie. Łooo! Poczekaj, poczekaj. Nie. Wróć do hangaru. Czekaj, kolego. Chwila. Myśmy zapomnieli o czymś. Wróć do hangaru. Gdzie to jest? Cofnij do hangaru. Ja ich nie połączyłem. To trzeba użyć tych, jak się to nazywają, te przewody, nie? Taśma. Trytytek, tak, na trytki muszę połapać. Już trytki. Trytki tutaj są. O, łącznik rozporowy? Nie. To? Taśma, dobra. Co to się wydarzyło właśnie? Dobra. Dobra. Uwaga. Uwaga, jesteście gotów? Ja tylko jeszcze zrobię, żebyście wszystko widzieli. Aha. I lecimy. 3, 2, 1. O. No to, moi drodzy, aha, bo to źle... źle jest postawione. Jak się latało? Ja zapomniałem. Shift? Dobra. What the fuck? Ale co tu się stało? Czemu na bok ściągnęło ją? Może te lotki? Albo to. To chyba to. To. Nie wiem, no to jeszcze raz spróbuję. Nie. Coś na... na tą stronę? Niesymetrycznie lotki.
Dobra, może teraz. Chociaż czekaj, może coś z silnikiem jest nie tak. Dwa te same. Tak samo wysoko. Chyba że. A środki, gdzie są? Pokaż środek. Środek ciągu. Chyba wyżej. Wyżej powinno być. Chociaż nie, no nie, nie przechyli. Zobaczymy. Dobra, idziemy. Tylko czekajcie, ja sobie już nie pamiętam jak to szło. 4, 7, okej, okay, silnik jest. Aha, nie mam sterowności, czekaj. A nie zepsuło się coś? Na wsadzie nie mam sterowności. No to świetnie, a bo to nie są, bo one nie są sterowne chyba. Bo to są stabilizatory, a nie lotki. Ojej. No. Czekaj, bo mi się może znowu zminimalizowałem grę. Czekaj, bo ja mam coś. Nie wróć. Czy ja nie wiem, czy nie ma tego błędu z tym minimalizowaniem gry znowu tutaj? Jak myśmy to naprawiali? Kurwa, to jest znowu ten błąd. Nie wytrzymam z tą grą. Jest tragedia jakaś. No ale w ogóle wsad nie działa, nie wiem czemu, ale... Lecimy. Nie, tu nie chodzi o liny, tu... O, dobra, teraz... Nie, no nie działa, no. Wyłącz to. Nie, no nie reaguje. Lotki nie reagują w ogóle na... Na wsad. Kurwa, ta gra jest po prostu... Do wydupienia do śmieci, nie? Delete wciśnij. No i czemu tak się stało wtedy? A co to był za tryb? Tryb dokowania? Czemu to tak działa? Dobra, lecimy. Kurde, co jest? Co to za kamera dziwna się zrobiła? Moment, ja muszę kamerę zrobić, bo jest coś nie tak. Jak się zmieniało kamery tutaj?
F1, F2, nie. Jak się... V? A, jest, dobra. No bo... O, dobra. Czekaj, zaraz zobaczymy. O, tak, dobra. To taką chcę. Nie, no to nie jest. Nie, no Jezu, co to za kamera? Za duże silniki są. Nie no, ja nie wiem. O kurwa, ale optymalizacja, Stój. Co jest z tą optymalizacją? Zara. Nie, to jest... Nie mam sterowności w ogóle, nie mogę... Nie... One się... Dobra, bo sterowność będzie w próżni, ale będę miał za mało czasu, niestety. Co się stało? I one teraz jak debil. Nie ma opcji. Z giga. Czekajcie, bo ja już zapomniałem. To jest manewr. Ustaw się na manewr, ale... Dobra. To nie, i tak nie zdążymy, ale co tam? Aroha Edra. Za krótko paliłem. Spoko! Aloha Edra. Otwórzmy sobie to. Let's go. Panele rozkładamy. Cieszę się, że jesteś. Wcale nie będą przeszkadzać. Pylku podkreślenie pyl jest szefem od 25 miesięcy. Dymy, fest. Dziękuję ci bardzo, elfu. Dobra, rozłóżmy je. Coś tam dupło. Padamy! Co ten Adam tam pisze? Weźcie go, zbanujcie dla zabawy. Kto chce, niech banuje. Pozwalam. Uwaga, wchodzimy na atmosferę, na orbitkę. Pięknie. Pięknie. I teraz sobie, moi drodzy, zrobimy fajną orbitkę przy AP. I teraz tak robimy. Przy AP chcemy palić jak? Chcemy palić w drugą stronę, nie?
Czyli chcemy palić... wstecznie. Kurw! Czemu wy go nie banujecie? Co ty mi piszesz, Adam? Czekaj, bo ja muszę go wyjaśnić. Coś tam o mamę, coś tam ten. Co jeszcze napiszesz, Adam? Adam, co? Powiedz mi. Poczekajcie, bo zamiast cię zbanować, może masz problem jakiś. Powiedz mi, co masz za problem ogólnie? Możemy cię uratować, powiedz. Wyjdziesz na prostą jeszcze. Ale czemu Adam tyle w tobie agresji? Powiedz mi. Poczekajcie, dajmy mu ten. Czemu piszesz tak agresywnie? Patrz, gram se w grę i ten. A powiedz, czemu tak brzydko piszesz? Powiedz. Piszesz przekleństwa, mamę mi wyzywasz. A moja mama by cię przytuliła. I powiedziała, oj synku, ty nie wiesz co mówisz. Powiedz, czemu tak piszesz? O co chodzi? A kurde, i zbanował go moderator. No nic, no niestety, następny do śmieci po prostu. Chciałem po prostu, żeby jakiś recykling był, ale niestety do śmieci poszło. Jestem Ginny, ale nie pisz tak, bo jak mówisz, że jak ktoś mi obrażał na przykład kogoś z rodziny, a ty tak dla żartu piszesz, że prawdę pisał i dostał bana za prawdę, to tak jakby ty potwierdzasz i dołączasz się do obrażania kogoś z mojej rodziny. Także zastanówcie się, jak sobie piszecie te żarty, bo one... Czasami te wasze memiczne odpowiedzi nie są na miejscu, wiesz? No i co teraz? Ja już nie ja już nigdy w życiu moj... Ja już, no nie, no to teraz już jest GG. To se aby Kerbal niech wyjdzie na zewnątrz. Dajcie mu, aby wyjdzie, daj. Wyjdź se aby Kerbal. Gdzie tu się wychodzi? Na czym? Na G? Na F? Nie, on chyba nie może wychodzić w ogóle tutaj. Ja, silniczkami, ja... Ja wiem, już próbowałem. Na obrazku Kerbala się tu wychodzi w dwójce? O! Patrzcie, jaki fajny chłop! Pa! A? Jaki zadowolony. Puść. A? Chwyć. Dobra, jeszcze raz zrobimy. Wróć do hangaru. Nie, do wyrzutni. Nie cofaj, do wyrzutni. Tylko... Ja ją miałem źle ustawioną. Ja ją miałem ustawioną, że ona była przechylona... Ja ją muszę o 90 stopni przechylić z silnikami. Ja jestem w stanie to zrobić na wyrzutni? Nie, muszę w hangarze po prostu jej budowę naprawić. Poczekaj, ja jej nie obrócę tutaj, nie? No bo... Już wam pokazuję, o co chodzi. My lecimy. No nie, no to... Czekaj, dobrze jest? S.
Moment. Bo my musimy zawsze na... Ty, czemu my z Afryki startujemy? No dobra. Próbujemy. Zrobimy. Dobra, dobra, będzie dobrze. Będziesz pan zadowolony. Coś brzęczy. Tylko ja go muszę, bo mi się rozwalą, nie? Silniki dupną. Uwaga! Okej. Okay. Ja to zrobię bez manewru. Muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. Idziemy do przy AP, będziemy sobie robić na tym. Ustawiamy się. Tylko o, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie. A, on jest w stanie postępowo się obrócić. Tylko jeszcze nie jest. AP, a gdzie jest wysokość moja? Tu, 50 tysięcy, dobra. Dobra, palimy. Teraz za nisko trochę poszedłem, ale może wystarczy. Musimy odwrócić... tak, grałem w Airbus Simulator. Jedziemy. Jak tam Kerbal? Git git? Dobra, teraz, żeby nie nacisnąć spacji. Zrobimy sobie idealną... przeskocz do punktu. Mhm. Dobra, momencik. Jaka jest misja? Misja jest taka, żeby sobie przypomnieć tylko, bo dawno nie grałem.
i żeby ustawić się wstecznie, znaczy lot wokół orbity, rozstawienie paneli i lądowanie. Wstecznie? Musimy się ustawić wstecznie i będziemy sobie wyrównywać AP z PE, żeby zrobić... A nie, nie zrobimy. Ale czekaj, czemu nie zrobimy? On nie potrafi się obrócić? Czy jak tu... O co chodzi? Czekaj, wstecznie... Dobra, jest teraz tak. Sto trzynaście, dobra. Jest okej, prawie idealnie. Dobra, moi drodzy, i teraz tak. Przyspieszymy trochę. I teraz sobie rozstawimy fajnie, tak? Uwaga. Zasymulujemy sobie, więc, że niby Kerbal wychodzi. Wow, co się stało? Halo? Co Kerbal robisz? Wejdź z powrotem! Co ty tam robisz? Bo on nie działa bez... Musi być ktoś w środku, nie mam elektroniki, tak? Że oni nie potrafią bezzałogowo, nie potrafi wyrównać lotu. Tak, SpaceBitch, siema, witam Emil. Dzień dobry, witam was. Robimy antenę. Jak teraz się tutaj wyłączało F11? Nie. F1? F2? O, i to jest widok, moi drodzy. A? To jest to. Oj, co się przyłącza, o. Proszę, o. Możemy się rozkoszować. Tylko, że tutaj jest tylko i wyłącznie do paneli słonecznych ten ograniczenie. To jest ładne, jak tak odbija właśnie od tej powierzchni fotowoltaicznej. Jestem taka blenda, ale... Ale Kerbale 1 wyglądają ładniej na modach. Jeśli chodzi o przynajmniej atmosferę z perspektywy tutaj. No. I tak to, moi drodzy, jest. Czyli co? F2. Wyjdź. Yeah! I kręci się fest. Patrz. Patrz co robi. Niestety badań nie zrobimy żadnych tutaj. Właśnie, czy my jesteśmy w stanie wysłać jakieś dane? Nie ma na razie, nawet tak dla picu, nie? Antena rozłożona, stan rozłożony, elektryczność. Niestety tutaj nic nie jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić. Żadnych takich ciekawostek. Dobra, moi drodzy, to co? Powrót! Wracamy. Dane wysłane, tak? Czekajcie, bo sobie kamerę włączę. Cyk, kamerę ja sobie włączyłem. I wracamy. A to już była... Nie było z nauką. Nie było. Dobra, moi drodzy, więc jak wracamy na Ziemię? No, wstecznie przede wszystkim wracamy. Musimy się ustawić. I zmniejszamy sobie, tak? Palimy, tak zwane palenie. Zmniejszamy. Hamujemy. C-
Czy chcemy wyhamować... Cieszę się, że jesteście. Dobra, chcemy wyhamować, że ale przez atmosferę. 11 miesięcy. Chcemy od razu już... Nie, ja myślę, że będziemy hamować przez atmosferę, co? Zrobimy sobie ile? Tak z 20 tysięcy? Tyle, nie? 27. To by wystarczyło chyba. Dziękuję bardzo, Rzepecki. Pozdrawiam cię gorąco. Dobra, odczepimy. Zrobimy specjalnie tak. I odczepimy to, uwaga. Dobra. A teraz, czy to można odczepić, ten kawałek, ten kołnierz? Łącznik, odrzuć. Można go odrzucić? Czemu on nie odskoczył sam? Nie wiem czemu. Dobra, moi drodzy, lecimy. A jest, odpadnie, okej. Okej. Ło kurwa, dobra, poczekajcie, bo będzie żyganie. SWS-y, dobra, SWS-y, już uspokój się. Dobra, moi drodzy, are you ready? Schodzimy. Kurde, to będzie po stronie... Po nocnej stronie. To jest tak jak lądowanie na słońcu. Trzeba to robić w nocy, bo się popalicie. To jest Kerbal Space Program 2. Po update'cie. Dobra, zeszliśmy już poniżej. Jak tam, chłopie? Dobrze jest? Podoba ci się? Ty, fajnie tu w środku mają, patrzcie. A jak się kamery na Kerbala zamieniało w jedynce, żebyśmy widzieli z jego oczu? Tu chyba nie ma jeszcze kamery. Nie, Kerbal 2 wyjdą najwcześniej, chłopie, za 3-4 lata będziesz miał tą grę taką grywalną. Jak chcesz se pograć, to se kup teraz tanio Kerbale 1 z dodatkami. Albo 1 tylko i sobie mody poinstaluj. Naprawdę opłaca się. Bardzo tanio jesteś w stanie kupić taki pakiecik. No, możesz na Steamie zobaczyć, możesz u mnie G2A zobaczyć kodzik, czy jest taniej. Na Epiku może kiedyś dodałeś, bo na Epiku rozdawali za darmo. A, no to kup se na Steamie, niedrogie to jest. Wpiszcie wykrzyknik Steam, ile tam aktualnie. Wykrzyknik Steam Kerbal. Jedynka. Na King. No, kupcie gdzie wam najtaniej, nie? Pamiętaj, że do Kerbali, szczerze, do 19 albo do 21, nie pamiętam, Róża. Pamiętajcie, że Kerbale możecie śmiało kupić tylko podstawowe i też będziecie sobie dobrze grać. Czekajcie, co się dzieje? Ej, a co tu było? Ej, zaraz, widzieliście to? Tu nie było efektu palenia w ogóle, jakby... Co to było? To tyle? Co jest grane? Tu się nic nie działo? Żadnego oporu? Słabe to. Nie? A porównają do 1. A, chyba, że obniżało ten... FPS-y.
Ty, patrzcie, jak w ogóle wylądowaliśmy. Idealnie na plaży. Znaczy, jeszcze nie wylądowaliśmy. Przyspieszymy trochę. Jakim przyciskiem się wchodziło w kabinie, na widok z kabiny? Jak to było w jedynce? Ktoś kojarzy? Jakimś przyciskiem się wchodziło na widok z kabiny? C? No to, ale tu chyba nie ma jeszcze w becie dwójki. Siema Rafał, Majka, cześć. A, nie ma, ale patrzcie, jak ta kabina wygląda dobrze. Ona jest ładnie odwzorowana. Znaczy, no wiadomo, jest uproszczona, ale ogólnie wygląda ładnie. Nie? Prezentuje się? Całkiem, całkiem. V? A, nie, na V ten. Dobra, w ogóle... Ej, czy wy to widzicie, co ja? Jak ruszam, tak jakby to się, tak jakby ta woda była w powietrzu? Czekaj, czekaj, to jest bardzo dziwne uczucie. To patrząc na piasek względem tafli wody. A, okej, okay. Już jest okej. Okay. Dobra, wyjdź. Puść! Skocz! Kerbal, płyń! Na brzeg! Zanim oni przylecą, chłopie, to my sobie już dopłyniemy do brzegu. Zanim misja ratunkowa przyleci. Dawaj. A to jest chyba daleko bardzo. Jak to jest daleko? To mi się wydaje, czy zbliża się ten ląd? Czy to jest jak na morzu, że tego nie widać różnicy pomiędzy... Przyspieszymy. Czekaj, czekaj, o jest. Jak płynie, pa! Patrz go! Ale dzielny. A on powinien mieć ten zasobnik. SK, plecak odrzutowy. Tylko, że on tutaj nie działa. Nie, czekaj, on też powinien działać, tylko mniej wydajnie. O, jest. Ty, patrzcie, jakieś tu muszelki będą. Nie? Co, Kerbal? Zadowolony? Dawaj flagę, dupniemy. Ustaw flagę, nazwa miejsca. Stary tu spał po harnasiu. Dawaj. O. A? Jest. Kombinezon można mu ściągnąć. Czekaj, nie, tu chyba się nie da ściągnąć kombinezonu. W tej fazie się nie da tutaj. Znaczy w tej grze. Moment, o, a jest, dobra. No, działa ten. Ale fajne animacje mają teraz. Operator, trzymaj się. Nie, nie, jest dobrze, jest dobrze. Jest wszystko w porządeczku, jest bardzo, bardzo dobrze. Dobra. Okej, okay, no to co, udało nam się lecieć i tak dalej. Ja wam powiem, tylko jest jeden problem. Ogólnie to... W tej becie...
można tylko ją testować poprzez robienie dziwnych projektów. Na przykład ustawić 50 zbiorników, gdzieś tam próbować lecieć na najdalszą planetę i tak dalej, nie? Bo no nie ma nauki, czyli nie ma tego trybu tak jakby rozwoju i fabularnego, więc pozostaje wam tylko i wyłącznie robienie i bawienie się tym sandboxem, typowym sandboxem, czyli bawienie się tym, co jest. A nie ma zbyt wiele, bo jak widzicie, tych elementów nie jest zbyt wiele w porównaniu chociażby do jedynki. Przede wszystkim nie ma kilku tutaj zakładek, no na przykład związane z nauką i tak dalej, ale nawet już nie o to chodzi. Mam wrażenie, że też tych wszystkich, czy zbiorników, czy dopalaczy, czy innych takich, też tego jest tutaj mniej. Ale może byśmy mogli... Poczekajcie, jak tu jest centrum łączności, pokaż. Ośrodek szkoleniowy. Ośrodek kosmiczny. Stacja łączności jest wyłączona. Aha, to my nie mamy stacji łączności. To jaka jest część tej układu w ogóle dostępne? Czekaj. Nie jest! Czekaj, Kerbin jest, Kok. Jest Kok. Jest Moon. To można by na Księżyc lecieć następnym razem w dwójce. Można by lądowanie na Księżycu zrobić i powrót. Minmus. To daleko. Iw. Gdzie to jest ten Iw? Kurwa, co to jest? To? To jest jakaś gazowa. Moho. Duna. O kurwa, ale na takiej dunie by się wylądowało, co? Gdzie to jest? Ile tam trzeba lecieć? A Duna ma swój księżyc? Co to jest? Ike. To jest Kerbol. Ty, no taką Dunę by szło lecieć. Jur. Nie, jeszcze nie. O, Eol, a to jest jakaś... Ja, ale ta wygląda. Patrzcie, ona wygląda w ogóle jak złowrogo, jakby tu uśmiech miała taki. To jest kamienna cała, z kamienia. Tu życia raczej nie ma. Czekaj, mówisz to, że to mi się spodoba, to? No, ale te kratery mnie przerażają, one są ogromne. Tutaj jak... To nie wiem, czy z tego się da wyjść potem. To jest lód chyba, co? To jest powierzchnia lodu? Jest życie pozaziemskie, to prawda, pani doktor. Ale życie może być pod powierzchnią, może być tutaj. Pod powierzchnią może być zamrożone, jak w tym filmie, nie? Co te... Co tam się... Ten coś... Odkryli lód na Merkurym, mówi pan. Lód na Merkurym. A na Merkurym jaka jest temperatura w ogóle? Dres. Najlepsze jest dres. To jest dresiarskie. W cieniu kraterów. No dobra. Kok, a co to ten kok jest? A, Kerbański Ośrodek Kosmiczny Kok. Kerbiński Ośrodek Kosmiczny Kok. A ja mówię, co to za kok? Jep, kok. Dobra, czyli szłoby lecieć, skoro my mamy tu naszą planetę Kerbin, a tu jest Ewe. Moon jest blisko.
A jak to działa tutaj, jak się chce tak naprawdę daleko lecieć? Na przykład na tą dalszą planetę, na Dunę, nie? Chciałbym. To nie muszę mieć specjalnie jakieś, nie wiadomo, ileś strasznie dużo zbiorników, bo tam to działa na zasadzie, będę się jednostajnie poruszał, jak rozpędzę go w próżni. I będę, i tylko co? Aha, nie, bo grawitacje będą mnie przełapywać innych. Ale nie, no nie będę hamował przy grawitacyjnym polu. To sobie będę leciał, tylko będę musiał przy końcu wyhamować, czy jak? Kurde, to muszę lecieć na dalszą podróż. Musisz, bo potrzebujesz rozpędzić się do drugiej prędkości kosmicznej. O Jezu, panie doktorant. Najpierw poczekać, aż obie planety obok siebie. Wtedy będzie potrzebna mniej delta V, no. Łazikiem. Dobra, zaczniemy od innych planet. Dupniemy sobie tą Minmusa. Jak to ona się nazywa? A czemu ona jest obok Kerbin? Czekaj, co to jest Minmus? Minmus to jest mój księżyc drugi? Nie. Ciało niebieskie, zogniskuj. Nie, to jest najbliższa nam planeta. Nie, czekaj. Ta, bo to drugi księżyc, dobra. Dobra, no to możemy lecieć na niego następnym razem i zobaczymy, jaka jego powierzchnia jest. Z bliska, jak to będzie wyglądało. No.